Kalei odbyły się powiatowe obchody Dnia Strażaka organizowane przez Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych we współpracy z powiatem kłobuckim i gminą Wręczyca Wielka. Panie starosto, dziś wyjątkowe święto, święto strażaków. Czego by pan życzył strażakom zawodowym, strażakom ochotnikom w tym wyjątkowym dniu? Przede wszystkim zdrowia, bo w dzisiejszych czasach to jest najważniejsze w każdym zawodzie i w każdej profesji, również dla strażaków ochotniczych straży pożarnych. Obchodzimy dzisiaj święto tutaj w Kalei, we Wręczycy Wielkiej, w gminie Wręczyca Wielka, z miesięcznym opóźnieniem, ale pozwalają warunki, mimo że pogoda nie dopisała, odmeldowali się strażacy ze wszystkich gmin. Odbyła się piękna uroczystość. Ja w imieniu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, w imieniu Starostwa Powiatowego podziękowałem za tą szlachetną strażacką służbę na rzecz mieszkańców powiatu kłobuckiego. Oczywiście mamy świetną straż pożarną w Polsce zawodową, ale wszyscy to zgodnie przyznają, że ci ochotnicy są niezwykle potrzebni. Dlaczego oni według pana są tak potrzebni? Ja myślę, że na to odpowiedź jest oczywista. Są zawsze blisko, są zawsze pierwsi i jest ich przede wszystkim dużo więcej. To są jednostki, które na dzień dzisiejszy funkcjonują bardzo szybko, reagują, zawsze niosą tą pomoc w taki sposób, aby także nie przeszkadzać wszelkiego rodzaju akcjach. Współpracują ze sobą. To są ochotnicy, którzy to czują. Ja powiem szczerze, niejednokrotnie widziałem strażaków ochotników, takich naprawdę z powołania, którzy potrafili rzucić imprezę rodzinną, zostawić na uroczystości żonę, dzieci i jechać nieść pomoc, bo to jest dla nich najważniejsze. Myślę, że trzeba się strażakiem po prostu urodzić. Ochotnicze straże pożarne są od ponad 100 lat wpisane w krajobraz Polski. My obchodzimy jubileusz stulecia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Straże pożarne powstawały pod zaborami, przeżyły czasy sanacji, strażacy walczyli w II wojnie światowej. Oczywiście najważniejsze zadanie to jest niesienie pomocy potrzebującym, ale również kulturotwórcza rola straży, orkiestry dęte, krzewienie wartości patriotycznych. To wszystko wnoszą ochotnicze straże pożarne i my jako samorządy mocno to wspieramy i dbamy o to, organizując chociażby takie uroczystości. Podczas uroczystości ci najbardziej zasłużeni strażacy zostali odznaczeni za swoją wieloletnią służbę. Odznaczenie od Związku Żołnierzy Wojska Polskiego otrzymał starosta kłobucki Henryk Kiepura. Był obecny pan pułkownik Biecek i w imieniu tej organizacji za wieloletnią współpracę to odznaczenie mi wręczył. Ja to przyjmuję, że to jest dla strażaków powiatu kłobuckiego, a jako prezes to odznaczenie indywidualnie otrzymałem, ale w imieniu strażaków z powiatu kłobuckiego bardzo serdecznie panu pułkownikowi, żołnierzom Wojska Polskiego dziękuję. Również tutaj nagrody wręczone dzieciakom. Chyba to fajnie, że dzieciaki angażują się w takie inicjatywy. My od wielu lat prowadzimy akcje zachęcające do zainteresowania się tematami pożarnictwa. Są to konkursy wiedzy pożarniczej, konkursy plastyczne, a dziś wręczyliśmy laureatom konkursu wojewódzkiego, bo cała dziesiątka naszych laureatów powiatowych zajęła bardzo wysokie miejsca w eliminacjach wojewódzkich, wygrywając w niektórych kategoriach. I do tych wyróżnień podziękowań Zarządu Wojewódzkiego, również jako Starostwo Powiatowe, jako Oddział Powiatowy, dołożyliśmy fajne nagrody książkowe, upominki, żeby podziękować dzieciom, że w ogóle chciały do tego konkursu przystąpić i zachęcić innych, żeby przystępowały w następnych edycjach. Podczas wydarzenia do części jednostek OSP trafił specjalistyczny sprzęt. Od wielu lat Starostwo Powiatowe kupuje sprzęt i przy różnych okazjach przekazuje go jednostkom. Przed laty były to głównie agregaty, piły. Ale w ostatnich latach jest to coraz bardziej specjalistyczny sprzęt. Dzisiaj kolejne jednostki taki sprzęt ufundowany przez Starostwo Powiatowe otrzymały.
Przywiązujemy bardzo dużą wagę do doposażenia jednostek jako starostwo powiatowe, ale przede wszystkim gminy, które na co dzień dbają o ochotnicze straże pożarne. Mówimy, że to jest pomoc dla ochotniczych straży pożarnych, ale tak szczerze mówiąc jest to wyjście naprzeciw potrzebom bezpieczeństwa naszych mieszkańców, bo strażacy są do akcji gaśniczych, do wypadków, do podtopień, do burzy. Są gotowi na każde wezwanie i oni są gwarancją bezpieczeństwa mieszkańców powiatu kłobuckiego. Dobrze wyposażone jednostki mogą sprawnie i skutecznie reagować podczas zdarzeń, zapewniając nam odpowiednie bezpieczeństwo. Wszystkim strażakom z okazji ich święta życzymy przede wszystkim bezpiecznych powrotów z akcji.